22 godziny i 18 minut. Tak mi policzyła gra czas, który spędziłem przy Assassin's Creed Valhalla do tej pory. No cóż, po jakichś 11 godzinach już mówiłem, co mniej więcej uważam o tej grze. Teraz czas powiedzieć po 22 godzinach, co uważam o tej grze. Po 22 godzinach... Tu miałem fajną misję, powiem wam, ale to sobie wczoraj grałem. Nagrałem kawałek, może kiedyś to wrzucę i sobie zobaczycie to. Może kiedyś to wrzucę. Siedział tu taki kolo, o. I miał wbity toporek w głowę. Pieprzona świnia. Umieraj, pociaku. Miał wbity toporek w głowę i mówił, pyta się jej, tak siedzi, pyta się jej, czy ja mam coś w głowie, nie? Taki łysy, taki z brodą. Czy ja mam w głowie coś, do głowy wbite? Mówi, coś mi tu wystaje, coś widzę. A ona mówi, że to masz topór w głowie, nie? No i później można było wybrać, że chce mu się wyjąć ten topór i ona mu mówi, że jesteś już praktycznie na Bitfroście, tak? I jesteś w drodze do Valhalla. Bitfrost to jest ten most taki, to tęczowy most, który prowadzi wojowników do Valhalla. Cześć, Aron. No i bardzo fajne to było, bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja kiedyś to wrzucę, bo sobie to nawet nagrałem, żeby pokazać Monice, jak to wygląda, ale naprawdę fajna sprawa. Podobają mi się te figurki. Cholernie fajnie sobie wyglądają te figurki. Wiem, że wszędzie są prawie takie same, ale bardzo mi się ona podoba. Bardzo mi się ona podoba. No bardzo mi się podoba. Naprawdę, no ciekawa była ta misja. Zabawna, zabawna. Gościu taki siedzi z toporkiem w głowie i się pyta Eivor, czy ma coś mu wystaje, coś ma jakąś ranę. No cóż, poszedł do Valhalla, bo zdecydowałem się wyjąć to, ale tak jak mówiłem na początku tego streama teraz, mówiłem, że po 11 godzinach podsumowałem to wszystko, co doświadczyłem w ciągu, powiedzmy, tych 10-11 godzin. Teraz mam już ponad 22 godziny gry. Już pewnie będzie 22 godziny i jakieś 22-3 minuty. Witam, Daru. Daru, wpadłeś. Na szczęście tylko na mój Twitch. Jezus Maria, jak ja mogłem to spudłować? Zabiję cię! Jakimś takim slalomem dziwnym biegnie. A, durna sarna. A raczej durny ja, bo nie trafiłem. Jakie zlecenia? Co za zlecenia? Nie, ja potrzebuję jakieś konkretne zadania, jakieś bezsensowne zlecenia. Krótka historia ukrytych. Chytam uważa, że w sile ukrytych jest przywołana zapomniana wiedza, odszukaj. Aha, dobra. Kolejne zadania typu znajdź tam coś. Dobra, idźmy główną ścieżką, nie bawmy się jakieś spierdoliny poboczne. Niektóre misje są poboczne, bo przyznam, że podobają mi się poboczne misje w The Outer Worlds. Witam, Mikul. Tak jak powiedziałem, moi drodzy, na początku materiału, po 10-11 godzinach stwierdziłem, prawda, znaczy podsumowałem moje doświadczenia z gry. Natomiast teraz nadszedł czas, ponieważ już spędziłem w grze ponad 22 godziny, zapewne jakieś 22,5 godziny na tą chwilę.
Chciałbym podsumować. Wszystkie zwierzęta uciekają przed Witchy Venom. Bójcie się, bardzo się bójcie. Stwierdziłem, a nie, najazdu nie robię, bo mam jeszcze za mały poziom, a co to jest za najazd w ogóle? Teraz mam ponad 22,5 godziny, więc no czas podsumować 22,5 godziny, moi drodzy. Moi drodzy, moi mili. Nie zmieniłem mojego zdania z pewnością. Wszystko, co doświadczyłem w ciągu ostatnich ponad 22 godzin, nie sprawiło, że nagle zmieniam zdanie na temat tej gry. Póki co. Póki co. Bardzo mi się podoba. Czekajcie, załatwię. Dziada. Dziadownia. Chyba dostałeś w plecy. Joch! Bardzo mi się podoba, jednakże tak jak mówię, no są pewne drobne bolączki związane z tym, że kiedy na przykład robimy najazd i się nie schowamy wcześniej, tylko wyjdziemy gdzieś, no jest to realistyczne mimo wszystko, no tak, bębnimy w trąbę, tak, dmuchamy w trąbę i nagle, kurde, ktoś nam daje siekierę w plecy. No ale tak nie powinno być, w momencie jak gracz wykonuje ten gest z trąbą, z rogiem, gdzie dyma wróg i ogłasza alarm do najazdu. W tym momencie nie powinien być atakowany. Czekajcie, bo to jest za daleko, nie chcę mi się aż tak pędzić. Aczkolwiek chcę sobie tutaj odkryć ten punkt, więc odkryję sobie tylko ten punkt i synchronizuję sobie świat. Nie powinno tak być. Ja nie lubię takich sytuacji, kiedy robię finishera i ktoś mnie napieprza w plecy, albo na przykład robię taką czynność, w której nie mogę się obronić i ktoś mi trzaska, prawda, siekierą w łeb. No, nie lubię czegoś takiego, aczkolwiek nie jest to jakiś straszny mangan, tak? Przecież można tego typu rzeczy robić z ukrycia i nikt nam nie każe wyskakiwać nagle przed wszystkimi i dmuchać w róg, tak? To tak w ogóle robi, no chyba tylko Witchy. Więc nie traktuję tego w żaden sposób jako jakąś wadę. Aczkolwiek sytuacja, w której gracz robi finishera i jest atakowany przez kogoś innego w tym samym momencie, jest troszeczkę w kół. No ale Valhalla nie jest pierwszą i jedyną grą z czymś takim, więc no, tak jak mówię, nie będę się czepiał do pierdół. Na razie gra mi się w tą grę bardzo fajnie. Największym mankamentem tej produkcji jest silnik. Silnik, z którym także związane są wszystkie problemy optymalizacyjne. Może i ta gra nie chodzi mi źle, ale ona powinna na najwyższych ustawieniach, na sprzęcie, który posiadam. Powinna zapier na najwyższych ustawieniach. Natomiast przy ultra, natomiast przy zwykłych, wysokich ustawieniach powinno być no te przynajmniej 60 lat. 50 jak nic. No ale twórcy stwierdzili, że se grę zrobią na starym silniku. Całkiem pokaźnymi terenami i całkiem urozmaiconymi. Jak na Asasyna muszę przyznać, że ta gra póki co jest najbardziej urozmaiconym Asasynem, jeśli chodzi nie tylko o misje, zadania, ale także jeśli chodzi w sprawie terenów, tak? Terenów, budowli i tak dalej. Chociaż niektóre budowle się powtarzają, to jest to jak najbardziej, ale nie jest to jakieś strasznie, żebym się miał czepiać tutaj, tak? Aczkolwiek wiecie, że ja takich rzeczy nie lubię. Weźmy na przykład Wiedźmina 3, tak? Na Wiedźminie 3 cały czas mieliśmy coś nowego. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest moja oficjalna, ostateczna opinia na temat Valhalla.
Oczywiście i tak jak mówię, jest to jeden z nielicznych asasynów, które uważam za udane. Asasyny ogólnie nie są udanymi grami, nie dlatego, że są asasynami, tylko dlatego, że twórcy o to nie dbają. Nie dbają po prostu o tą markę, no i tyle. Nie jest tak, że ojejciu. Straszna gra, tak? Czy coś? Usuń wszystkie znaczniki. Ale co ty mi pokazujesz? Lincolnshire. Sugerowana moc. To nie jest tak, że ta gra jest jakaś strasznie zła czy coś. Po prostu, że te gry są takie złe, bo są asasynami. One są złe, ponieważ twórcy nie dbają o to. Może dbali w przypadku jedynki czy dwójki, w szczególności w przypadku dwójki. Trójka, no już tak nie za bardzo. Chociaż mi nie się ta gra podobała, ale już widać było, że ta gra po prostu była, no, strasznie, miała wiele strasznie powtarzalnych zadań. Chociaż główna ścieżka była całkiem okej, jednakże no... Ja byłem totalnym, na tamten czas fanatykiem ostatniego Mohikanina i filmu Patriota z Melem Gibsonem i w ogóle tematu tej wojny o niepodległość, więc, prawda, w której bardzo ogromną wręcz rolę odegrał nasz Tadeusz Kościuszko. Zresztą twórca szkoły West Point, najbardziej popularnej i najstarszej militarnej szkoły, Akademii Militarnej w Stanach Zjednoczonych. Kościuszko był twórcą wszystkich wojskowych taktyk, których amerykańscy żołnierze uczą się po dzień dzisiejszy. Trump o tym wspominał, kiedy był w West Point. I oczywiście w polskich szkołach za bardzo się o tym nie uczy, bo po co? W polskich szkołach na ogół nie uczy się o sukcesach Polaków, ponieważ Polacy to jest tak nieudolny i beznadziejny naród, że nie odnoszą żadnych sukcesów. I tak trzeba uczyć ludzi w szkołach, żeby po prostu uczyli się obcych języków, obcych wypier ze Polski, tak? Więc po co ich uczyć o sukcesach swoich rodaków? A jak już są sukcesy, jakieś tam. No, ale rzecz jest w tym, że po prostu... przy tego typu nauczaniu od najmłodszych lat trudno się dziwić, że później nie ma mocnych fundamentów jakiejś takiej solidnej ziemi, na której można by było uprawiać ten solidny, mocny taki patriotyzm, tak? Prawdziwy patriotyzm, a nie podwórkowy, polegający na hajlowaniu i chodzeniu z zasranymi pochodniami w Dzień Niepodległości. Czy racami, przepraszam. Oni nawet pochodni nie mają, tylko jakieś race, to jest w ogóle jakieś górowe. Ale tak jak mówię, żeby nie rozpieprzać się na bezsensowne tematy, zawsze byłem fanem tej wojny, więc dlatego tej kampanii przeciwko Anglikom, gdzie koloniści walczyli o niepodległość swoich kolonii, więc... Stąd podobał mi się Assassin's Creed 3, jednakże uważam zremasterowaną edycję za totalną porażkę, wolę już grać w oryginalną. Black Flaga już nie grałem, później już w Assassin's Creed jakoś... O kurde, wilki. Wilcy. Fajne jest najęczenie wilka, jakiego uderza. Bardziej jak jakiegoś psa zwykłego. No, wiesz co, wilki nie mają do końca takich dźwięków jak psy, kiedy są... Ja kiedyś pooglądaj sobie filmy, jak na przykład wilki ze sobą walczą, czy są jakieś pojedynki, jak na przykład ranne wilki. No nie jest tak do końca jak pies. No pewnie, że tak, nie? Dobrze, że jak nagrywali dialogi do postaci, to nie nagrali psów albo małp. Nagrywali w kiblu, no. To jest wiadomo. Ubisoft zawsze nagrywa dialogi w kiblach. Dlatego taki pogłos jest.
No, wiesz, Aaron, to powiem ci, wiesz, wszystko zależy od tego, jak gra jest zrobiona. Są gry, które naprawdę człowiek się męczy, spędzając przy nich nawet 30 godzin, a są gry, przy których spędzenie 100 godzin jest totalną przyjemnością. Weźmy na przykład takiego Wiedźmina 3, tak? Wiem, że o nim wspominam bardzo często, ale wspominam o nim teraz dlatego, bo nie chcę wspominać o Red Deadzie. To za dużo o nim wspominam. Ale ogólnie rzecz biorąc mam i tak dużo lepszy stosunek do... Jaki wie? Frajer kupił się i próbował na chodzić. Jeszcze się krzyknęła na niego. Pokorzyła wsiura i... Ja uważam, ja na przykład przy Wiedźmina 3 jak grałem, to praktycznie jakby się dochodziłem do końca gry po wielu, wielu godzinach, ja wcale nie czułem czegoś takiego, żebym się... W końcu. Jeszcze trochę, nie, kiedy koniec w końcu? Kiedy to w końcu się skończy? Nie miałem czegoś takiego, tak? No. Natomiast... A Valhalla, no, po 22 godzinach jeszcze nie żygam, więc... nie czuję się zmęczony. Więc to jest dobre. Widzę, że ta gra jest urozmaicona, jest ciekawa. Przynajmniej na razie. Tylko uważam, że najlepiej dla tej gry byłoby, to by była, byłaby perfekcją, może nie perfekcją, ale byłaby o wiele lepsza, gdyby została zrobiona na jakimś nowym silniku, dobrze zoptymalizowana. Nie będę ciągle mówił, że na silniku Horizona, ale po jakimś innym, podobnym. Żeby była dobrze zoptymalizowana. I żeby się nie nazywała Assassin's Creed, bo ona nie jest Assassin's Creed, to nie jest Assassin's Creed. Nie jest Assassin's Creed, to jest bardziej Witcher. Gdyby się nazywała Witcher Valhalla, to by miało więcej sensu niż, jakiś Assassin's Creed. To nie jest Assassin's Creed. Origins też nie był Assassin's Creedem. Z tego co widzę, Odyseja też nie jest Assassin's Creedem, to są już inne gry. Może dlatego są lepsze niż Assassin's Creed. Ale ja nie będę tam za specjalnie się plumł o Assassin's Creedach, ponieważ... Głównie tylko oglądałem, jak ktoś grał, po trójce już praktycznie oglądałem, jak na przykład Monika grała. Sam już później nie przechodziłem tych części. Przechodziłem tak jak mówię, no. Grałem w tego jakiegoś Brotherhooda, tak? Grałem w tą dwójkę, grałem później jakiś co był w Wenecji czy coś takiego. I... A nie, w Istambule był jeszcze chyba jakiś. Powiem wam, nawet mi się podupczyła, ja już nie wiem, który był. Drugi był chyba w Rzymie. Dwójka chyba była w Rzymie, tak? Później coś było, że był jeszcze w Turcji. Konstantynopolu bodajże. Tak, więc... To mi się jeszcze podobało, później ta trójka, no, ale już później jakoś w Assassiny nie grała. Ale i tak byłem zawsze przekonany o tym, że te gry są, no, powtarzalne, po prostu są powtarzalne. I jak widziałem, jak Monika grała w Unity, czy jak grała w Black Flaga, to też widziałem, że te gry są powtarzalne. Chociaż mnie jakieś pomysły nowe wrzucali, w szczególności w tym Black Flagu. Czy piękne level design, piękna architektura w Unity i te masy ludzi, na Unity były świetne. No na Black Flagu słabe były. Chilbert in Leicester. Chilbert. What was he doing there? Ivar. Too long a tale for now, but he's fine. I send him to Repton. What's the plan here? It won't be long before someone comes looking for these men. Znaczy, Aaron, ja ci powiem, że ja osobiście też wolę krótsze gry. Ja jestem taki, ja wiem, że to jest głupie, ale ja wolę krótsze gry. Dla mnie gra to bardzo doskonała gra, powinna się po takim obszernym nawet pograniu powinna się kończyć po 20 godzinach, tak? Max 25. Po takim już naprawdę obszernym przeszukaniu wszystkiego i... Ale ja osobiście uważam, ale automatycznie też nie powinna być za 60 czy 70 dolarów, tak? Ale uważam, że i tak, no ja jestem bardziej fanem takich, mimo wszystko zawsze byłem fanem krótszych gier, ale uważam i tak, że jeżeli coś jest dobrze zrobione, to może być cool. Tylko problem polega na tym, że niewielu ludzi potrafi zrobić dobrze gry, które są krótkie.
And if it takes chasing some weasel across a new land, które są długie. Zresztą nawet z krótkimi grami też mają problem. Ale niewielu potrafi zrobić długiego. Ja na przykład uwielbiłem, ja na przykład świetnie bawiłem się przy Rogue Warrior. Pamiętacie go? Dick Marcinko, zabijający kurde komunistów. To było niesamowite. To było po prostu taka gra, że można ją grać, prawda? Ale... No i dlatego ja mówię, że na przykład taki właśnie Last of Us 2 to jest gra zrobiona naprawdę w sposób... No, świetny. Chociaż ja uważam, że i tak mogło być tam więcej walki. Za mało było tego strzelania. My uważam, że troszeczkę za dużo było takiego pierdolenia, a za mało troszeczkę tego strzelania. Kampania Abby była świetna. Dla mnie kampania Abby była perfekcyjna, ale kampania Eli już niestety miała. Był problem. Aczkolwiek i tak nie wielkiego dupy nie miałem, grając. Maciu, pierdoliłem mózg. I oczy, i czaszkę. I po prostu... Ale i tak uważam Last of Us 2 za grę wręcz niemalże perfekcyjną. To jest, nie ma o czym mówić teraz. Tak. No i tyle z tego miałeś, wojowniku. Dawaj skrzynkę. Sztaba węgla w śmieciu. Dobra, idziemy teraz. Gdzie teraz? Mamy jakieś sztaby węgla. I bogactwo. Dużo bogactw. Więc pozabijajmy ich wszystkich. Nie. Najazd jest tam, gdzie są dwa toporki. Takie czerwone, to tam się robi najazd. I na najazdach można zdobywać na przykład właśnie te. Czekaj, ja was pięknie rozpierdolę. Worms, take it! O, zapaliłeś. Tak, bo mam ulepszenie. Zobaczmy teraz, co tam pisze. Wiedzieć przy tym Wolfensteina The Old Blood Człowiek, bo pierwszą myślą, która jest beznadziejna, jest ten... Czyli ja nie uważam, żeby była beznadziejna. Nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że misja jest beznadziejna. Po prostu jest to misja skradankowa i jest to bardzo wolfensteinowa misja, ponieważ teoretycznie rzecz biorąc, Blaskowicz uciekając w zamku czy tam z fortecy, on nawet w Wolfensteinie 3D jest takie, jak włączacie grę. Tego nie było na grze, bo technologia wtedy na to nie pozwalała, ale nawet jeżeli włączacie grę, to widzicie, jak Blaskowicz stoi z pistoletem i chowa się za ścianą, tak? Wolfenstein nigdy tak do końca nie miał być grą tylko czystą strzelanką. Miała być gra, w której gracz coś bardziej, wydaje mi się, to miało być coś w czymś w stylu Koenig Riddicka, Ucieczka z Butcher Bay. Tak ja sobie wyobrażam najbardziej doskonale zrobionego Wolfa w tym stylu. Natomiast nie uważam, żeby ta misja jakaś była beznadziejna. Mało tego, była bardzo prosta jak na misję skradankową i bardzo klimatyczna. Dodatkowo można było złapać zawsze za działko i skosić takiego robota, tak? Więc... No ale wszystko zależy, czy się komuś podoba, czy nie. Natomiast, no ma czy mała ilość broni. Powiem ci tak, co do tych nazioli, ja też wolałbym zwykłych takich żołnierzy w mundurach, niż tych z tym prądem, no ale już pominę to, że jest to gra z alternatywnymi bajerami, więc... No jest jak jest. Oni sobie to wzięli trochę chyba z Kapitana Ameryki pierwszego. Natomiast... chociaż wolałbym w zwykłych mundurach takich nazioli, tak jak mówisz. Natomiast mała ilość broni. Wiesz, nie liczy się ilość, tylko jakość. A jakościowo te bronie są zrobione świetnie. A
Oldbloodzie, tylko problem polega na tym, że ta gra nie jest jakoś specjalnie długa. Ja sobie uważam, że oni powinni byli zamiast robić te wszystkie The New Order, The New Colossus, Youngbloody, jakieś inne gówno, to po prostu wziąć i zrobić jednego Wolfa, tak? Takiego jak tego The Oldblooda, tylko zrobić trzy razy więcej poziomów, tak? Trzy razy więcej poziomów, albo nawet cztery razy więcej poziomów, w tym właśnie stylu. Zamkowo, kryptowym. Ktoś by powiedział, a może się komuś znudzić albo coś. Nie by się kurwa nie znudziło. Jak się Dark Souls 3 nie znudził, to by się też nie znudziło. No ale zrobili tak jak zrobili. Jest przynajmniej jeden Oldblood, który jest naprawdę mega zajebiście udaną grą, chociaż bardzo krótką. Natomiast i tak uważam, że najlepiej zrobionym Wolfem, nie Wolfem, jest The Order 1886. Ta gra ma tak kurwa zajebisty klimat, że te wszystkie Wolfensteiny zrobione przez Machine Gamesa, to jest, to nawet nie mogą mu jajeczek lizać, nie mówiąc już o innych rzeczach. Nie, po prostu. Mimo, że jest grą o zupełnie innej tematyce, ale jednak klimatycznie to jest. Now I'm ready. No na przykład, jakbym mógł swoich uderzać, to by było fajne. Ale tak jak mówię, no każdy tam, każdy zwraca uwagę na swoje rzeczy. Ja i tak uważam, że dużo lepsze nawet od stworzenia tego The Old Blooda byłoby po prostu zrobienie remake'u Return to Castle Wolfensteina i tyle. Takie jest moje zdanie. No, mogę, może się mylę, ale... To bym po prostu musiał... Znaczy, tu nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby zrobić grę. To jest dokładnie to, co było na Return to Castle Wolfensteinie. Ja mówię o całkowicie level design. Zrobić to na IDTEC 5, na którym był zrobiony The New Order i The Old Blood. Broń Panie Boże na IDTEC 6 czy IDTEC 7, bo to są silniki niezbyt nadające się do tego typu gier. Na IDTEC 5 w tamtym czasie, 2014-15 roku. No bo są wyjątkowe. Tam trzeba trochę przeciwników załatwić, żeby no, używać to znowu. No. No i po prostu dokładnie toczka w toczkę z muzyką, udźwiękowieniem, cały level design, tylko wszystko to przerobić na silniki IDTEC 5 i tyle. I to by była najlepsza kurwa gra świata. Natomiast bawienie się w robienie jakiejś kontynuacji, zrobili The New Order'a, to później zobaczyli, że ludzie kręcili nosem, to dorobili tego The Old Blooda, żeby później taki Witch Haven nie pierdolił, że gra jest Wolfensteinem, a nie jest w ogóle Wolfensteinem, a tylko tytuł. Ale potem poszli znowu kolną ścieżką, wydupczyli gracza albo do Ameryki, później do Paryża, tak no. I see Burgred has done his best to hide you away. But what is lost must always be found. Let my handmaidens walk free of this place. They have nothing to do with our quarrel. A, o tym mówisz. No tak, no. No to było takie troszeczkę dziwne, no to masz. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality. We seek only your king, lady. Mówi, że cię wywala tam. No, niestety, to jest przemiał Dark, to wszystko są jakieś takie. Proszę, nie wiem. Efektywny, Sigurd. She is only naive to her present danger. But she will soon understand. Wait. Those are the hands of one who washes linens. A servant. She is a decoy. Guard, come quickly! The Danes, they found me! Watch the handmaidens. I'll follow Ethel's with. O, decoy. Dobrze zauważyła. Ejo. Ale tak jak mówię, no ale tak to się pewnie nigdy nie stanie, no to więc nie ma nawet o czym dyskutować, no pewnie Microsoft stworzy jakiś swój kurwa. Keep your eyes open. Cóż mogę użyć?
działa! Ale odwróciłem ci gość uwagę. Myślałem, że będę się zajmował tamtym, a tutaj. No, nie wiem co zrobiłem, ale. Możliwe, że dużo osób kliczy, albo jakieś inne powody. No. Czy jest to nieopłacalne, ponieważ na kliczu, na streamach można ściągać kasę z ludzi, jak się to chce, dobra. No na streamach. Można po prostu ściągać kasę, tak? No są opcje, że na przykład ludzie ci płacą, tak? Jak dostał prosto w czaszkę. Tylko zdupczona praca kamera nie pokazała mi wszystkiego tak jak trzeba. No, ale... There's the target. Shoot it. Much more like it. Shoot, shoot. Idę po ciebie, gościu. Jak zobaczyłeś to, co zobaczyłeś, to... Okej. Fajnie było. No, było coś takiego. I że na Chrome chodzi ok, no. No, pamiętam, było coś takiego właśnie na Shadowfallu, Killzone. Killzone Shadowfall był świetny, naprawdę. Super mi się w niego grało. I no, mega gierka pokazywała mimo wszystko potencjał, początkowo potencjał tego PS4. Porządny ekskluzyw, muszę powiedzieć. Chociaż Microsoft się srał, nie? Robili kampanię, żeby tylko pokazać grę w jak najgorszym świetle. Żeby dostała jak największe, najgorsze recenzje. Osobiście uważam, że był to najlepszy Shadowfall, jaki się pojawił. No ale... Coś, co tam ucieka dogonić. Help! Help me! Stay away from me!
My husband will send you all to hell. Stop what you are doing at once. Stay away from me. Don't you dare put your hands on me. Quite clever, your ladyship. You're certainly making us work for it. Keep your hands off me, pagan! Have you lost your sense of hospitality? I regret asking. Let me go! I demand it! After what you put me through, I would have to be mad. Do you understand what you're doing, no, pagan? No, Chrome też był fajny. Fajna gierka, polska gra. Very good Polish game. Lady Arthurswith, you have seen better days. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Why, the catch, Ava? She is as much a poet as you. Where's my Catelyn? What have you done with her? Grandmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? Season change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her, I will inform Cheowulf. He might have some ideas on how to get through to her. I will meet you there. Sigurd, what about these prisoners? We've got what we need. Let them go. Many thanks, friend. The Lord shelter you. What's all this? Lecie sobie goście i nie zgładzę was. Przynajmniej na razie. Umiejętności. Dobra, gdzie jest? O, tak daleko. Muszę iść po to bogactwo, muszę wrócić się, potem nie zebrałem wszystkiego. No, niestety jego potęgę w Chroma przyćmił później Far Cry. Ale tak naprawdę Chrome był taką prawdziwą grą. Takim prawdziwym pecetowym Halo, można powiedzieć. To była naprawdę świetna gra z otwartym światem. Czy z otwartym światem, no może otwartymi mapkami całkiem sporymi. Dawała więcej możliwości i była fabularnie lepsza niż Far Cry, no ale była Polska, więc nie mogła odnieść większego sukcesu, tak. Lepsze, gościu, nie będziesz mi mówił, czy jestem tu chciany, czy nie. Ty jesteś niechciany. Byłeś od urodzenia niechciany. Myślałem, że ktoś tam stał, ale nikt nie stał. 10 metrów. A. Było to. Zgromadzone bogactwo. Czasami przy wrogach jest bogactwo. Też taby węgla czy coś. Wtedy gra ci to pokazuje, że jest właśnie coś takiego. Ale widzę po prostu, że no w tym level designie no nie da się po prostu tego nie zauważyć, że jest mocno się wzorowali na Wiedźminie.
w wykonaniu tych bagien różnych, takich jakichś tam tych murów, ruin, fortet, zamków. No, widzę, że po prostu wzorowali się mocno na tych rzeczach. Jest, tylko czasem nie trzeba wyjść. Coś tu będzie, coś tu będzie na górze. Zajebiste te dźwięki wydaje. Muzyczka mi się tutaj właśnie podoba na tej grze. Muzyka jest świetna. Udało się. Mówię coś na dół tak jakby, tak? Zejść na dół. A, już witam, Spado. No, to bardzo dobrze, że się wzorowali na dobrych grach, a nie na jakichś innych ksywstwach, nie? Albo nie robili jakichś swoich, jakichś głupdennych pomysłów, tylko jak się nie ma pomysłów, to trzeba się wzorować na innych grach i wtedy można stworzyć coś naprawdę fajnego. To było gdzieś na początku, jak się graliśmy, to było widać gdzieś tak w oddali. No, ale powiem wam, że ostatnio widziałem zwiastun jakieś parę dni temu do Mortal Kombat 11 do gry ze skórkami z filmu. Znaczy, widziałem go dzisiaj, ale pojawił się jakiś około tydzień, tygodnia temu, czy coś takiego. To naprawdę fajnie z to wygląda. Też już nawet skórka Shang Tsunga z filmu była mega zajebista. Co? Wiem, co mu chodziło. Wiem, co. Mortalka bym se dupnął w 11. Jeszcze raz. A, fajna gierka. Dobrze się w nią gra. Kampania też miała zajebistą. Chociaż XL też wcale nie był gorszy, ale 11 jest mega. Przyznam, że ta postać tej kroniki jakoś mi się tak... jakoś taka sam wizualnie tak dziwnie zrobiona.
Ale akurat ten motyw, motyw z tym takim cofaniem się czasu, co robiła, nie, że próbowała, to był fajny pomysł, naprawdę fajowy pomysł, że zmieniała przeszłość, przyszłość i trzeba ją było unicestwić. To było nawet fajnie zrobione. Ale sama ta postać, znaczy ona była przydupczona jako, ale to był boss końcowy, ona musiała być przydupczona. Ja musiałem już włączyć na najniższy poziom trudności, jak ją pokonałem, to... Nie, na najniższym byś ją przeszła, bez problemu. Na najniższym to było na normalnym poziomie trudności, niestety był problem. Na normalnym poziomie trudności był problem, ale... No, ale to co człowiek już tak ma czasami, nie? Wiesz, że jesteś w stanie to przejść, ale mimo już ci się nie chce w pewnym momencie i... No, więc... Ale mimo wszystko, no, świetnie się w tego Mortala grało. Prawda, jeszcze z Moniką, jak Monicę kopałem, 4 litery grając. Tak sobie tylko gadam, kochanie, chciałbym, żeby tak było. No, w sumie tak było po połowie. No. Jak się tam ta postać nazywała, co wyglądała trochę jak Aloy? Taka Centurion? Sirion? Coś takiego. Czy Sirion? Coś w tym stylu. No, taka nawet podobna do Aloy. Koniec, maciarzu. No, ale w Mortalka bym sobie pierdolnął. Chyba sobie go zainstaluję. Czułem na PC-cie, bo na PC-cie naprawdę jeszcze lepiej wygląda niż na PS-ie. Ale za wysokie te ceny są. Przez edycję Ultimate ze wszystkimi skórkami. Fakt, że tam jest 37 postaci, ale... No nie, wszystkie postacie masz w edycji Ultimate. A nie, ze skórek to raczej nie. Skórek to tak ciężko jest odblokować je, bo ciężko jest wyczuć, które. Ja uważam, że to powinno być w tym, jak chodzisz po tym takim świecie, nie? Gdy sobie odblokowujesz rzeczy, to tam powinno być napisane, jaką skórkę odblokujesz, a nie, że tak randomowo. To jest głupie, kurwa. To jest bez sensu. Każdy gracz chce sobie odblokować to, co chce, ma na coś ochotę i powinien mieć ochotę i powinno pisać, co w danej skrzyni się znajduje. Nie tak, że idę i próbuję coś odblokować, a tu dupa. Ja widziałem sobie zwiastun filmu Mortal Kombat. Nie wiem, czy wiecie, ale na 2021 rok ma być podobno nowy film Mortal Kombat. Plakat wygląda całkiem zajebiście. Aczkolwiek nie wiem, nie ma żadnego zwiastunu chyba na razie, więc... Jednakże Warner Bros. Już zapowiedział i tutaj kina boją się, kina na całym świecie się boją. W szczególności wiadomo w USA i na zachodzie, ponieważ... oni zapowiedzieli, Warner Bros. Zapowiedział, że najprawdopodobniej będzie stream, tak? Będą filmy będą ich streamowane. No nie wiem czy nie na HBO. Jak mu rozadło, Jezus Mariasz.
Nie, nie wracam na święta do Polski, co wy jesteście, dajcie spokój, jeszcze przez te lotniska teraz, jeszcze co jest z tą pandemią, chciałbym. Planowaliśmy z Moniką coś tam jeszcze jechać na święta, ale no nie da rady, no to... Przez tą sytuację, no to... Nie, nie. Nie byliśmy w ogóle w tym roku, ostatnio byliśmy i to był całkiem mało udany wyjazd, w maju rok temu, i to na tydzień żeśmy tylko pojechali. W 2019, a tak to w tym roku nie byliśmy niestety. No szkoda, bo trochę chujowo, nie można się zobaczyć z rodzicami. Dziecko nie może zobaczyć dziadków. Ale co zrobić, no kurwa. Może w następnym roku będzie lepiej, może nie zacznę, nie będzie kosmitów, kosmici nie uderzą na Ziemię. No chyba, że kurwa zażądają szczepienia na lotniskach, żeby polecić samolotem, no to wtedy już nigdzie nie polecę. Wezmę, zrobię ponton i będę jak ci uchodźcy zapierdala łódką do Polski, jak uchodźcy. Ale wtedy już wolałbym popłynąć do Hiszpanii. Ha! Zasrane wilki, nie spieprzam stąd. Cześć goście. That's enough! Yes! Od razu mi się przypomniał, gdzie. No i zobaczyłem trailera tego filmu Mortal Kombat i powiem wam, że do dzisiejszego... Dobra. Już do dzisiejszego dnia... Co tam jest? Nie wiem, nie widzę. No i się biłem z tym gościem. Widzę, że tam jest w oddali jedno, ale nie chcę się tam iść. Powiem wam, że do dzisiejszego dnia mam naprawdę takie, jak to się mówi, gęsią skórkę, jak słyszę ten muzykę ze zwiastunu Mortal Kombat. Z filmu, z pierwszego filmu. Zaznaczam. To jest naprawdę, jakie drzewko fajne. Filmiki w plenerze to chyba tylko z Anglii. Co to nie było żadnych zwierzaków w tym terenie. Złóż ofiarę 3 razy zajęcza łapkę. Nie, bo tu zapolować na królika jest dosyć ciężko w tej grze. Prawdopodobnie. Widzę, no są 3 tam, no. O, gdzie są te króliki? Widzę, no jest tam. Goście, widzieliście króliki? Widzę, no jest tam. Jest królik. I one się tak świecą jak... Nie! One się tak podświetlają biało, jak... O, popatrz, jaki lasek czerwony, widzisz? To jest lis. To jest chyba lis. Hmm.
No, naprawdę, jak słyszę muzykę z tego filmu, ten kawałek techno, to jest, kurwa, po prostu miazga. Ścieżka dźwiękowa w ogóle z tego filmu Mortal Kombat, jak i cały film, to była... Nie, to jest majstersztyk. Pamiętam, że kiedyś miałem ogromne obawy po zobaczeniu z filmu Street Fighter, który mimo wszystko lubię ten film, ale no wiadomo jakiej jakości był. Miałem obawy co do Mortal Kombata. Nie mówiąc o filmie Mario, bracia Mario, co w ogóle było porażką, no ale... Był taki film, no, bracia Mario. Czy oglądało się to przyjemnie, też nawet muzyka była fajna, na Rock City robił kawałek do tego filmu, całkiem fajny kawałek był, z fajnym teledyskiem. No ale serio, Mario Bros. Nie było innych tematów. Tego jeszcze nie wiesz, może trzeba zabić jednego zająca i wyrwać mu 3 łapki. No ale najprawdopodobniej masz rację i trzeba będzie zabić 3 jebane zające. A gościła będzie wyrywać po 1 łapce. Dzięki zajączku, wezmę sobie tylko 1 łapkę. Może powinna poprosić zająca o łapę. Ten jebany wilk mnie wkurwia, bo mi przegania zająca. O, zabiłem 1 zająca. Skórę. A zebrałeś łapę? No kurwa jego mać, uciekł. Dostał w mordę. Zajęcza łapka, 1. Dlaczego nie wyrwała innemu zającowi zajęczej łapki? Mało tego, że nie można, wiesz... No pewnie, że był film Bracia Mario. Mam już 2. Był film Bracia Mario. Był chyba nawet z... Czy tam Anthony Hopkins grał? Tak mi się wydaje, że grał Anthony Hopkins. Wiem, że grał ten taki gość, co... Nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale on grał tego psychola w filmie Speed. Sandro Bullock i Keanu Reeves. Nie pamiętam, jak się ten gość nazywa, ale grał tam takiego psychola, co bomby podkładał. I tam podłożył bombę pod samolot. Znaczy, kurwa, autobus, a nie samolot. Ja pierdolę! No, psychiczne są te zwierzęta w tym lesie. Jakiś jeleń mnie atakuje, wilk tu zagryza wszystkich. Z jakiś Bronx. Chyba jeleń mnie zaatakował. Chora gra. Od razu mi się, wiecie co mi się przypomina? Kurwa, uciekł mi królik. Te hipopotamy z Originsa. Ale już wolę być zaatakowany przez jelenia w lesie, niż przez hipopotana w Originsie. Hipopotan w Originsie to jest, kurwa, hardcore. Prosto w czachę dostałeś, pojadł. Jest
Próbuj się tu ukryć. Jak tu się ukryjesz, jak tu się schowasz, jak ci jakieś zasrane wilki chodzą. Tu kurwa królik, czy mi się przewidział? No miał ciekawe hobby, no wiem. Jeszcze gdzieś? Jeszcze jakiś wilk mnie widział? Spieprzaj. Kurwy syn. Kościół zwierzęta. Kurwa. Ale powiem wam, że warto w tej grze będziecie grać, warto naprawdę inwestować punkty. Teraz wam pokażę w co. Gdzie jest ekwipunek? W kołczan. Naprawdę warto. To co to kurde jest? Runę jakoś, lub czas to jakąś runę. Wagi. No może zestaw łowcy powoduje, że zwierzęta mniej spierdalają, nie wiem. To co, trzeba czekać, nie? Może jakieś króliki przyjdą. Może i nie. Nic zmienię sobie to, bo to jest jakiś. Myślałem, że to mi pomoże. Raczej nie. Pięknie zerwałeś, pysk. Dawaj łapkę. Nie masz łapki? O kurwa. No nie miał łapy, no nie miał kurwa łapy. Unosił się, lewitował. Królik kaleka. Nie miał łap. No, ale film Mario był, jak najbardziej. Oczywiście można sobie go zobaczyć, ten film się całkiem fajnie oglądało, aczkolwiek no wiadomo, nie. Nie tego oczekiwałem od filmu na podstawie Mario. Nie o takie Mario walczyłem.
Jest taki dowcip nawet, dlaczego Wałęsa dostał mnóstwo pieniążków od japońskiej firmy produkującej sprzęt. Prawda, takie telewizory i inne, firma Otake. Ponieważ bardzo często mówił, nie o takę Polskę walczyłem. Bo chcę podać rękę ze Strasburgerem. Zrzucaniu sucharów. Nawet ta muzyka z momentami tutaj do Wiedźmina podobna. W szczególności ten kawałek, co teraz zagrywa. Jeleń. Ale naprawdę, Mortal Kombat to był pierwszy film, był świetny. Drugi to już był taka trochę porażka. Aczkolwiek też się go całkiem przyjemnie oglądało, nie powiem. Ale bardzo fajnie pojedynki były zrobione, ale i mimo wszystko no, pierwszy film był debeściarski. Ten serial Legacy też nie był zły, chociaż uważam, że najlepsze dwa odcinki, przynajmniej w moim osobistym mniemaniu, to Sub-Zero vs. Scorpion i Cyrax vs. Sektor. To są dwa najlepsze odcinki tego Legacy. Javen tu dokonał ludobójstwa na zwierzętach leśnych. Jest trochę tych kamyków pozbierać. Co się jemu stało? Popatrzcie na to. No te zwierzaki tak całkiem ładnie, te oczka zrobione. Chociaż ta sierść tak sobie, ale nie będę się czepiał. Szukajmy pozytywów, nie? Szukajmy pozytywów i króliczych łapek. A tu są kamienie. No, Need for Speed, Kroniki Rydyka był świetny film. Świetny, prawda. I Pitch Black, i Kroniki Rydyka, i nawet ten nowy Riddick, co był parę lat temu. Naprawdę fajne filmy. Fajne filmy, ale Kroniki Rydyka były zajebiste. Dobra ludzie, czekajcie, jeszcze dobiegnę tam, zobaczę czy jestem w stanie złożyć ofiarę. Jeśli nie jestem w stanie złożyć ofiary, no to trudno. Aczkolwiek może się da. O, tutaj jakiś wilk jeszcze był. Nie mam jeszcze trzech łapek. No trudno. To bywajcie, moi drodzy. Dzięki, żeście przyszli. Jutro też streamik będzie. A więc bywajcie.